Cześć, się Manu Ludziska, z tej strony Aba i witam was dzisiaj w 14 odcinku Watch Dogsów. I tak, dzisiaj nie mam dla was na wstępie żadnych informacji, ponieważ ostatnim czasy grałem w SimCity, jak mogliście to zaobserwować na moim kanale i też zacząłem nową serię, więc no za bardzo nie miałem tutaj jak pograć. Ale tak, dzisiaj zrobimy kolejne dwie misje, bo już jak mówiłem, zresztą któryś raz zbliżam się powoli do końca aktu drugiego. Zostały nam łącznie trzy misje i postaram się dzisiaj zrobić dwie misje, a w następnym odcinku jedną, tak żeby nie zaczynać już aktu trzeciego w tym samym odcinku, czyli w odcinku 15. Więc tak, dzisiaj zrobimy, jak już mówiłem, dwie misje, więc udajemy się teraz na miejsce akcji. Jak widzicie, jestem kawałek, ale to wszystko dlatego, że mam takie pewne obawy, nie chciałbym... żeby sprawdziły się wcześniej, a mianowicie, że to jest jedna z tych misji, które aktywują się po podejściu do nich, więc wiecie co, ja wezmę sobie może autko, będzie szybciej, bo są takie typy misji, jeśli pamiętacie, że po prostu się podchodzi po pewien obszar i już, bo szczerze powiedziawszy tak to wygląda. Też sądząc troszkę po muzyce i po tym, co pisał ten siostrzeniec, tam, którego żeśmy uratowali, coś w tym stylu. Dzisiaj nawet gra mi stabilnie chodzi, miałem 30 czy 40 klatek. Jest spoko. Może dlatego, że powoli się poruszam. Nie wiem. Dobra. Misja. Wzór dla wszystkich. Dobra. Ciekawa dosyć nazwa. Szczerze powiedziawszy. Nie wiem, co się mam po niej spodziewać. Łączę sobie w ogóle profiler. Dobra, rozpoczęcie misji. Jednak to nie jest taka misja, że się wchodzi gdzieś tam w jakiś obszar, na szczęście. Dobra. Wzór dla wszystkich. Akt drugi. Co tutaj Jackson robi? No nie wiem, może poszedł na spacer, cokolwiek, porwali go. Teren mafii. Nieźle. No w stanie najwyższej gotowości. Ale że to mafia? Bez przesady. Bez przesady, żeby była w najwyższej gotowości. Dobra, zabij wszystkich wrogów. Czyli oczywiście wlatujemy jak typowy ja, czyli tak jak taki nieogarnięty człowiek. Z pistoletu. W ogóle zauważyliście jedną rzecz, że ja nie korzystam z żadnych innych broni podczas tej serii. W ogóle nawet to się chyba tyczy... Może, C się chyba... dobra, C pod osłoną. Nie wiem, czego przyzwyczaiłem się właśnie do PlayStation i dlatego chciałem powiedzieć, że to się tyczy też PlayStation. Dobra, wsadzimy tego gościa. Ciebie zabijemy. Widzisz, nikt się nie zorientuje, spokojnie. Tak. Dobra. Dobra, człowieku, ty tam żyjesz jeszcze. Czekamy aż tutaj. O, dobra. Widzisz, nikt się nie zorientował. Dobra, teraz ciebie musimy tutaj zdjąć. Kurczę, już nas zauważyli. Fajnie. Nie fajnie, wiecie co, zginiemy tutaj. Ja to wam mówię. Przynajmniej tak sądzę, bo jak nas zawsze jesteśmy wykryci, to nie jest to za fajne. Dobra. Dobra, ciebie to jest gniew może? Dobra. Dobra, jednak jest lepiej. Dobra. Tam nie ma gościa. Tutaj jesteś, człowieku. Tak. Abaj oczywiście ze swoim słynnym pistoletem z tłumikiem. Prawda, to jest świetna rzecz w tej grze. Po co są jakieś tutaj akacze? Do tym się da załatwić wszystko, dosłownie. Dobra, i teraz uciekamy, żeby nie zginąć. Chociaż już co innego przewidziałem, ale... Widać, jest już lepiej. Dobra, zabij wszystkich wrogów. Broń się przed posiłkami, tak, dokładnie. Tutaj oczywiście dojeżdżają koledzy. Dobra. Chcecie to jakaś... Dobra, spoko. Dobra, spoko. Spoko. Mi to pasuje, tylko uważajcie na moje pułapki. To tyle. Ale ja ich załatwiłem dwoma kliknięciami, no dobra. No one cares. Dobra, tutaj widać są. Sobie rzucimy tutaj granata. Gdzie to? Tu jest granat, mam kof, dobra. A, chciałem nowym rzucić granata. Ty jak nas widzisz, skoro nas nie widzisz? Tutaj tobie też rzucimy granata. Tak, dzisiaj będzie odcinek z tego, co tutaj widać, głównie w którym będziemy walczyć. No dobra, Night Jacksona. Tak, bardzo, widzicie, bardzo szybko dzisiaj idzie, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że grywam to... Nie wiem, dosyć rano.
Czy nie jest może aż tak wcześnie, jest, zaraz wam powiem, zresztą. Jaka ciekawostka. 9:11. Tak wiem, że to nie jest, nie wiem, jakiś super ranek, ale w sumie wstałem przed chwilą. Więc nawet myślę, dlatego to może mi tak iść dobrze nagrywanie, szczególnie szlanie. Dobra, bo tutaj jest Jackson, tak. A tutaj są jacyś śmieszni ludzie, którzy leżą. Nic ci się nie stanie, spokojnie człowieku. Nic ci nie będzie. Chodź, w ogóle on ma takie dziwne świecące oczy, takie jakby miał cały czarny. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale jak ktoś, nie wiem, kojarzy taką modyfikację oczu z Rowa, to właśnie tak to mniej więcej wyglądało. Takie całe czarne, dosłownie. Dobra, ruszamy. Ale ruszajcie. Bo was jeszcze znajdą. Co ja zrobiłem? Zabijałem ich wszystkich, no. A co mieli zrobić? Kurczę, przejść dyplomatycznie? Nie mam pojęcia. Wcale tak nie jestem. Prawda? Nieprawda. Prawda, nieprawda. Dobra. Użyj koncentracji, by łatwiej hakować infrastrukturę miejską w czasie jazdy. Spoko. Chyba chodzi o to, że niektóre momenty są takie szybkie, że nie masz czasu nacisnąć nawet. Na przykład na rozwalenie jakiegoś auta przy użyciu raczej rurociągu. Nie wiem, tylko wodociągu chciałem powiedzieć, no niech będzie. Dobra, co taki smutny jesteś? Jeszcze masz tableta w łapie. W ogóle on ma wszędzie tego tableta, zauważyliście? To jest, nie wiem, jakiś nieodłączny przyjaciel jego. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. Jest łatwo, ta. Tak, a tutaj wychodzi, nie wiem, znajoma, ciocia jego, ktokolwiek. Tak. Widzisz, znaleźliśmy Jaxa, chociaż twierdziłaś inaczej. Pamiętacie, w poprzednim odcinku ona tam się martwiła i coś w tym stylu. Dobra. Tak jakby być medykiem. Spoko. Gra dobra jest, to też jest tylko gra. Jakby nie patrzeć to, co nawet ja teraz gram. Dla nich to prawda jest to prawdziwe życie jakby. Ale zaufaj mi, człowieku. Grasz w grę w grze. No dobrze. Więc to nie jest tylko gra. Strzelam. Dzwonię na policję. No daj mi czasu, kobieto, Boże. Ja muszę ogarnąć to wszystko. No jakby nie patrzeć, to nie jest takie łatwe. Dobra. Akt drugi, wzór dla wszystkich, misja ukończona. Dobra, słuchaj, na razie ciszę chyba Z było, zresztą nie wiem, którym N. Dobra, na razie sobie ściszę, bo nie chcę praw autorskich jak zwykle łamać. Dobrze, i zrobimy jeszcze jedną misję, widzę, jest dobry czas, mamy 108 minuta, myślę, że powinniśmy jeszcze zdążyć. Ja oczywiście zrobię cięcie zaraz, więc nie będziecie tego widzieć. Dobrze. Tak, kolejną misję mamy. Zresztą weźmy sobie szybką kryjówkę, czy szybką podróż do kryjówki, nie wiem, czego chciałem powiedzieć, szybka kryjówka, dokładnie powiedziałem. Anyway, nie wiem, co to miało znaczyć. Dobra, i wiecie co, zrobiłem tutaj, nie będę szczerze powiedziawszy tutaj robił cięcia, bo chyba nie ma sensu nawet. Weźmiemy sobie po prostu jakieś szybkie autko, podjedziemy. Nie będzie to aż takie marnotrawstwo czasu. Dobra, kampania, jak ta misja się nazywa? Podkładane pluskwy, ciekawa nazwa, już mi się podoba. Nie wiem, a propos czego to będzie. Jeszcze jedną rzecz tylko tak sprawdzę w postępach, czy w ogóle to się zliczyło do misji. Tak, liczyło się do misji. Więc dzisiaj zrobimy 14 jeszcze misję i będziemy kończyć oczywiście. Mam nadzieję, że taki wam system nawet odpowiada, mimo tego, że te odcinki no troszeczkę dłuższe wychodzą, ale wiecie, chcę to skończyć kiedyś jeszcze za życia. Tą serię i ten akt jeszcze. Dobra, 400 metrów mamy, a to spokojnie. Tu już to widzicie, nawet cięcie nie trzeba było robić. Chyba, kurczę. Jak zwykle wczytywanie, tak. Niestety to jest jedna z wad Watch Dogs'a, jak teraz widzicie, mam taki zamrożony ekran. O, dobra, odcięło się. I to jest jedna z wad Watch Dogs'a a propos wczytywania, niestety. On się tak dziwnie wczytuje, że czasem się tak właśnie zacina. Tak na stałe, dosłownie. Dobra, ty masz w ogóle ładne konto, czekaj, ciebie skakujemy. A nie, masz klucz, no. Masz klucz, no to też się nam przyda. Dobra. Podkładane pluski, tylko gdzie tutaj mam dojść, bo ja nigdy nie ogarniam tych takich zaułków. To jest zawsze dziwne. No tam, dobra. Nie wiem, gdzie to jest. Pewnie w sklepie albo w środku. O, dobra.
Chciałem wejść w sumie. Dobra, podkładane pluskwy. Podkładanie pluskw. Nie, anyway. Wiecie w każdym razie, o co mi chodzi. Akt drugi. Składanie pluskwy, tak, dokładnie. Dobra, co mam właściwie zrobić? Widzicie, jest jakiś ciekawy klub. Bardzo mi się nawet podoba stylistyka taka dosyć, nie wiem, mi się kojarzy z jakimiś latami 70-tymi, 80-tymi. Nie wiem dlaczego. Może przez tą taką ścianę, tam chyba jakieś płyty były, czy coś takiego, takie fajne jeszcze elemenciki. Na tej pozycji skontaktuj się z Bedbogiem. Bedbog, myślę, że się nazywa. Dobra, pojmujemy sobie Eryka na granie. Bo tam mamy zająć pozycję, okej, okay, spoko. Więc wjedziemy sobie tutaj z powrotem. Dobra, wjedziemy sobie nasze autko. Tak, nie umiem prowadzić, jak widzicie, już jest całe porysowane, ale no trudno. Taki ja. Kurczę, dobra, już ogarnąłem. Dlatego, że taki lekki poślizg wpadłem, ale no, trudno się mówi. Dobra, 200 metrów mamy, jak widzicie, dosyć teraz będziemy podróżować, więc nie wiem, czy to nam nie zeżre troszeczkę czasu. Mam nadzieję, że nie. To w ogóle antena jest, teraz zauważyłem. Dobra, zaparkujemy, bo ja się zabiję w końcu w tym aucie. Dobra, czekaj, to auto. Dobra, wejdźmy sobie na bramkę. To tutaj, oczywiście. A, lag. Dobra, nie zauważyłeś nas. Kolega obok też nie. Tak, widzicie, to jest właśnie ta inteligencja. Dobra, teraz nas zauważył. Zabij wszystkich. Dobra, spoko. Ja lubię sobie postrzelać, tylko nie wiem, nie bądźcie chamscy. Dobra, ciebie tutaj postraszymy granatem i... O, nie udało się. Boże, jak go odepchnęło. Dobra, was też tutaj granatem postraszymy. Tak. A wyjście, czemu nie zginęli ludzie? No. Tak, moje celowanie minus 3. Dobra. Wychyl się, człowieku. Człowieku, wychylaj się. O, czyść. No, miałeś się wychylić na dłuższą chwilę. Dobra. Zajmij pozycję i skontaktuj się z Bedbogiem. Dobra, więc musimy zająć pozycję. Gdzie tą pozycję mamy zająć, do cholery? A, dobra. Tutaj. Odblokuj. Schowamy sobie może broń, bo ona... Wiecie co? Jedną rzecz zrobimy sobie. Przeładujemy, ile możemy. Nie możemy, dobra. To ma 10 naboi tylko. W sumie nigdy nie pamiętam. Dobra, tutaj mam bankomaciki, ATM. Nie ma tylko ATM, musiałbym się dowiedzieć, ale ciekawe mają w ogóle nazwę. Wierzę mi się z jakimś nazwą, kurczę, jakichś tanich telewizorów, coś w tym stylu. Nie wiem dlaczego. Zlokalizowano Bedboga. Dobra. Aktywowanie systemu. W ogóle gradient taki jest ładny. Chyba to teraz nawet dodali. Jeśli mnie złapią, dobra. Ci ufa. Co jest na piętrze? Pusto dosyć, oprócz takiego jednego gościa. Tutaj jest takie jakieś śmieszne kartony. Ja mówię, nie da rady, posłuchaj, mam jakieś dziwne... Jakieś drzwi z zabezpieczeniami, Boże. Jestem kablem. No to się zaraz staniesz kablem, człowieku. To dobrze, nie jestem klino. To najlepsze wytłumaczenie. Przez postrzeżenie jeszcze. Mieszka z babcią, Boże, najlepszy opis ever! Dobra, prowadź Bedboga. Tutaj musimy go przeprowadzić. Ja nie lubię tych sekwencji, szczerze powiedziawszy, są nudne. Musimy poczekać, aż nam gościu sobie przejdzie. Dobra, teraz ruszaj. Dobra, teraz weźmiemy ciebie, przyprowadzimy tutaj. Szybko. Nie zauważam cię. Dobra. Jak tutaj mam w ogóle teraz przejść? Dobra, tutaj mam kamerkę. Czaję. Tak. Dobra, i mamy go doprowadzić aż tam. Wiecie co? Ja tutaj wezmę, żeby on tutaj sobie przeszedł. Nie widzisz nas. Tak, nie widzisz, dokładnie. Spokojnie musisz zachować. O, jakim cudem nas zauważyła, no w sumie i tak miał jak prawo, dobra. Zrobimy to jeszcze raz, tym razem wiemy, na co tutaj uważać. Tak, wybaczcie, że taki fail, w sumie na 15 minucie.
Dobra, jesteśmy tutaj. A spoko, mamy tutaj checkpointa, więc nie jest okej. Okay. Znaczy nie jest okej, okay. Jest spoko. Bo checkpoint zawsze się przydaje. Mam 19. Serio masz 19 lat, człowieku? Ile ty masz? A tak serio. Serio, on ma 19 lat? Nie wygląda na 19-latka. Dobra, tam ruszaj. Szybko, 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 szybko. No jakim cudem znowu nas zauważył, Boże. A my znamy, że ci był jakiś gościu. Tak, był gościu. Szczególnie pod tym, że słyszałem strzały, dobra. Dobra, do 3 razy sztuka, albo do, jak to ja mówię, do 4 razy sztuka. W sumie 4 to moja szczęśliwa liczba. Więc niech będzie. Dobra. Dobra. Dobra, i tutaj weźmiemy sobie tę kamerkę. Niech... może nam się to w ogóle przyda. Dobra, nie widzisz, Mas, nie widzisz. Tak, dobra, nie... Spokojnie, nie widzisz, widzisz? Znaczy, nie widzisz, widzisz. Ciekawe zdanie mi wyszło. Widzisz, gościu. Nie widzisz tego człowieka. W ogóle ty masz 18 lat, nie wyglądasz. A zobaczmy, czy tam... jak to się nazywa? Zobaczmy, czy tam ktokolwiek jest. W ogóle skakujemy sobie laptopka. Jak miło. Dobra, zwabimy cię tu. Dobra, a ciebie damy tu, żebyś był w tym mniej więcej miejscu. Dobra, nie widzisz nas, widzisz. Widzisz, człowieku. A teraz możemy ci przemknąć. Ha, dobra, i mniej więcej mamy z nim dotrzeć tutaj. Teraz tego nie schrzanimy, bo będzie lipa. Dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra. Tutaj w ogóle możemy to odblokować, tylko nie mam pojęcia jak. Dobra. Cię tutaj zbawimy. Zwabimy. Nie wiem, dlaczego zbawimy. Powiedziałem anyway. Nie wnikajcie w to. Dobra. I tutaj mamy trochę kiepsko co do widoczności jakiejkolwiek. Nie, nie. Stój, stój, stój. Dobra. Ruszaj się. Dobra, tutaj nie ma żadnych ludzi. Zobaczymy, co po drugiej stronie. Wiecie, nie chciałbym tego trochę skrzanić, wiecie. Dobra, blokujemy tutaj. Dobra, tam mamy dotrzeć, no wchodź tutaj. Skakuj kamerę, bedbuga. Dobra. I tutaj mamy drzwiczki, dobra, tutaj mamy jakiegoś laptopka. Tu są komputery, dobra. Dobra. Jak widzicie, są fajne nawet serwery. Mi się zawsze takie lokacje podobały. Otwórz serwerownię. No dobra, tylko dajcie mi to jakąś dostęp do kamery. Bo z tym gościem to nie wiem co. To jest niewykonalne, wiecie. Dobra. Tylko jak mam to schakować? Gdzie mam to schakować? A pewnie tam w sumie. Tylko kurczę, nie widzę. O, dobra, łam się. Wiecie, nie widziałem tutaj mniej więcej miejsca, gdzie mógłbym się podłączyć. Dobra, i tutaj mamy kolejną zagadkę logiczną, której wiecie, że ja tak sobie lubię rozwiązywać. Dobra, pomyślmy tutaj logicznie. Naprawdę, to jest dosyć ciężkie. Z tego, co tutaj widzę. Dobra. Tutaj weźmy, o tak. Dobra. Tutaj już mamy ustawione. W sumie to inaczej się nie da ustawić. To mnie jest za to. Tutaj mamy rzeczywiście jakiś tam problem. O, dobra. Blokowaliśmy. Teraz to sobie na chwilę wyłączmy. I teraz będziemy potrzebować czegoś takiego. Mniej więcej. Tylko z czymś takim tutaj. Boże, to jest takie problematyczne. Naprawdę, wybaczcie, ale ja nie jestem mistrzem w tym. Dobra. Okej. Okej.
Dobra, łamaliśmy się. Teraz kolejna układanka. Jak się cieszę po prostu. Naprawdę, potrafią twórcy, jeśli ktoś chce robić jakiejś sensownej długości filmiki, dobić. Dobra. Dobra, tutaj nie możemy. Kurczę. Widzicie, mamy wszystko zablokowane, jakby nie patrzeć. O. Tutaj mamy jakieś sensowne połączenie. Teraz mamy pierwsze tu. Tylko musimy jeszcze tamto odblokować tutaj. Tak, wybaczcie jakieś moje dziwne nazwy tamto tutaj. Czy tam coś w tym stylu. Dobra. Potrzebujemy, co my tutaj potrzebujemy? O, tak, dokładnie. Dobra, będziemy potrzebować jeszcze skakować tamto. Tylko jak to zrobić, bo nie mam pojęcia. Dobra, tutaj mamy jeden sygnał na pewno. Tutaj mamy drugi. O, dobra. Trzeci, dobra, i teraz potrzebujemy tego. Dobra, udało nam się skakować ludziska. Jest 21 minuta, ale pomimo tego jest ok. Hakuj. Dobra, i łamy. Tam są komputery. Tutaj w ogóle bardzo fajny ekran. Mi się bardzo podobało. Ktoś używa tej kamerki, jak się cieszę. Jest zajebiście zimno, człowieku. Boże, jaki najlepszy text ever po prostu. Jezu, to poważny sprzęt. Get close. Podejdź bliżej. No nie bój się, nie zabiję cię chyba. Shit. Just stay there. Co się nie ruszy, dobra. Zachowaj spokój, my tego pobieramy. Wait, that's not enough. Go back. Czekaj, to za mało. Tak, najlepiej zostawić drzwi. Świetne po prostu, świetne. Inteligencja rodem z podstawówki. Kocham cię, Boże, teraz dostaniesz pewnie za to. Jesteśmy rodziną. Tak, kamerka. Aha, chyba go wyrzucili jednak. Tak. Aha, niestety go chyba wyrzucili. Smutny człowiek. Przepraszam, przepraszam cię za to. Dobra, wrogowie są w pościgu. Dobra, więc na sam koniec odcinka, bo tutaj widzę już, ta misja będzie się na pewno po tym kończyć. Może nie to chciałem zrobić. Chciałem pojechać tyłem. Wybacz, nie umiem sterować w tej gierce. Będziemy uciekać, bo uciekanie jest ogólnie spoko. Sorry! Bo mi się tutaj nie napatoczyć. Dobra. Widzę, mamy 23 minutę. Myślę, że nam się uda jakoś w miarę sensowny czasie uciec. Więc tak, musimy się przede wszystkim rozpędzić. No, co mnie tutaj taranujecie? Dobra. 3, 2, 1. Neutralizuj! Yeah. I dostaliśmy jeszcze punkty zdolności w locie! Dobra, wiecie co? Jeszcze sobie zdolność zobaczymy. Oczywiście nic nie możemy, jaka bieda. Widzicie, już mamy prawie całe to zapełnione, a pomimo tego dalej jest biednie. No, chciałem to zneutralizować, się popsuło. Takie biedne, made in China dosłownie. Biedne światła. Tak, w ogóle tutaj jest taka ciekawa taktyka, tylko widzę, mi teraz nie wyszła. Jeśli się chce jakoś też ich zniszczyć, no to polecam wjeżdżanie bardziej zwrotnym autem. Między o te na przykład autka. Tylko nie tak jak ja to robię. Nie patrzcie na mnie, ja robię coś źle. Dobra, wywalamy powietrze. Tak, pięknie. Jeszcze dobijemy ich światłami. Dobra, więc tak, zostało nam, widzę, już tutaj został nam jeden człowiek. No i już cię nie ma, już cię nie ma. Widzisz, było. Nie śledzić, tylko jeszcze. Kolejny gościu, świetnie. Może będzie na tyle głupi, że nie zauważy nas. O, widzicie, już nas zgubił. Boże, jaka bieda.
Kapidula. O, już. Jak fajnie. Już nas znalazł niestety. Dobra, ale mamy światła. Czekaj przed wicerajami. Dobra, dało się. Dało się, ludzisko! Dotarliśmy do końca! Jakoś, wyciągnął jakiś sensowny odcinek w ogóle wyszedł teraz. Widzę, 25 minuta. Chyba to będzie w ogóle koniec misji, bo jakżeby inaczej. A, przejdziemy tutaj sobie pięknie przez ogrodzenie. Nie wiem, po co przechodzimy przez ogrodzenie, ale niech będzie. Idziemy sobie tutaj na kontener. Zakończymy dzisiaj na kontenerze. Będzie tak nietypowo. Chyba już koniec. Rapę na najgroźniejszej broni w mieście. Na szczęście, że dziś dodał to w mieście. Jeszcze nie, ale walczę. Walczysz z folderami, jest moc. Raczej walczysz z dostępem do nich, ale co tam. Dobra, akt drugi, podkładanie pluskwy zakończono. Tak, misja wypełniona, dobra, zobaczymy jeszcze jedną rzecz, tak na... Dosłownie szybko, bo szczerze powiedziawszy już wypada kończyć. Jeszcze zostały nam dwie misje, dobra, to w sumie będzie przez to jakiś taki sensowny odcinek, bo nie będziemy... nie będzie dosyć krótki, będzie znowu taki 15 odcinek na miarę sensowny. Przynajmniej tak sądzę. A, może teraz w ogóle zaliczy, zaraz zobaczymy. Chyba teraz dopiero zaliczyło, zresztą zobaczymy. Tak, to jednak odcinek nie będzie sensowny, będzie dosyć krótki następny. Przynajmniej tak sądzę, bo nie będziemy już zaczynać trzeciego aktu. Chociaż zresztą zobaczymy, może zaczniemy ten akt. W każdym razie, jeśli wam się podobało, ludziska, no to zapraszam was do zostawienia łapki pod filmem, bo jest to dosyć motywujące, a jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco, no to zapraszam was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, więc jeszcze raz dzięki wam za uwagę, jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobało, ludziska, bo szczerze powiedziawszy dzisiejszy odcinek w miarę krótki wyszedł, znaczy krótki, no w miarę ma sensowną długość, więc jeszcze raz dzięki wam za uwagę i trzymajcie się, ludziska, do zobaczenia już w sobotę. Cześć!